Cześć, cześć! Witam Was znowu w serii ustawienia systemu Windows. Dzisiaj zajmiemy się urządzeniami. Więc wchodzę w zakładkę urządzenia i tu nam pokazuje wszystkie peryferia, które mamy dołożone. Czyli myszkę, Logitech LX3 nam pokazuje, klawiaturę. Też jest Logitecha, to jest dosyć stara myszka, na razie ją mam, ale będzie do wymiany. Monitor mamy też dorzucony, monitor nam pokazuje w ten sposób jako PNP. I jeszcze dodatkowo jako źródło audio też monitor, bo on ma głośniki wbudowane. To znaczy ma wejście słuchawkowe, więc możemy na nie puszczać dźwięk. Też mamy dodane jako rejestrator dźwięku. HN2. Dobra, wchodzimy w drukarki. Tu mamy jakby drukarki wszystkie. Mamy drukarkę jako PDF, która nam drukuje do PDF-u plik. Generuje nam plik PDF. Tu mamy naszą drukarkę. Możemy dodać sobie drukarkę. Wtedy nam szuka drukarek nowych, czy coś znajdzie. Okej, ja to teraz sobie... Dobra. Tutaj już nic tego nie przerwę. Teraz kolejne to są myszy. Szybkość kursora. Wybierz liczbę. Pierwszy. I tu możemy sobie ustawiać właśnie wszystkie podstawowe. Wybierz przycisk podstawowy. Sorry, troszeczkę się przyciąłem. Lewy. Lewy jest przyciskiem podstawowym. Leworęczni mogą sobie zmienić na przykład na prawy. Jest to do zrobienia, tu nie ma problemu. Dlatego mówię, tutaj mam opcję od myszki. Ja mam tylko szybkość kursora na połowę ustawioną i jest OK. To jest króciutkie menu. Dobra, lecimy dalej, żeby ten odcinek dłużej nie był. Pisanie. I tutaj mamy właśnie sporo opcji. Pisownia. Poprawianie błędów. Włączone. Wyróżniaj błędy pisowni. Włączone. Ja mam to wszystko włączone, bo to mi ułatwia pracę. Pisanie. Co tu mamy ciekawego? I tutaj na przykład mam dodatkowe opcje, które nam dodaj spację po wybraniu sugestii tekstowej. I to są takie dodatkowe rzeczy, które mamy powłączane, jakieś sugestie, coś podobnego jak w Androidzie, że nam proponuje jakieś tam wyrazy. To ja myślę, że jest mniej istotne. Tu jest jakieś, jak Ci pomogła sztuczna inteligencja w pisaniu, w takich rzeczach. Myślę, że to jest mało istotne, to jest jako ciekawostka. I tu mam klawiaturę sprzętową, opcję od klawiatury sprzętowej. Czyli to jest taka wirtualna klawiatura, która się wyświetla na ekranie. Jak mówię, tu sobie omówiliśmy szczególnie, jak ktoś chce, to może wejść pobawić się. Tu, o, z tym piórko i funkcję Windows Link. Tego tutaj to jest. Każdy, jak ktoś może, czy znajomy, ja wam tego nie pokażę, bo nie mam jak. Auto odtwarzanie dysku. Tu chodzi o to, że automatyczne odtwarzanie. Że jak włożymy pendrive'a czy dysk, automatycznie nam wyświetla zawartość. Autostart, można tak powiedzieć, coś w tym rodzaju. I mamy tu jeszcze opcję USB. Tu nie ma co mówić. Tu są dwie rzeczy, które mamy zaznaczone. Czy chodzi o to, żeby powiadomić, jak wystąpi jakiś problem. To są dodatkowe takie rzeczy, które są zaznaczone, każdy to ma. Tu się po prostu nie grzebie, tylko pokazuję wam, żeby całą
menu wam pokazać. Dobrze. To na tyle. Na razie. Cześć, pa. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał. Napisz komentarz, bo to mi naprawdę pomaga. A już jest ponad 1000 subskrypcji. Na razie. Cześć. Pa.